Nigdy więcej takiego challenge'u nie nagram, naprawdę. No i witam bardzo serdecznie, słuchajcie, dzisiaj ze mną Marzena. Siemaneczka. Dzisiaj mamy hardkorowy challenge, może nie tyle co hardkorowy. Ciężki. Taki ciężki, ciężki challenge dla mojej wątroby, żołądka, ponieważ będziemy robili gierkę w Fortnite, duo, na zwykłym trybie, ale za jednego fraga w grze będę musiał wypić jedną puszkę coli. Więc wydaje mi się, że jeżeli tam zrobimy 6 fragów, to nie ma problemu, ale jeżeli zrobimy 15-20 fragów, to już niestety będzie to trudny challenge. Bo 20 puszek wypić to jest hardcore. Słuchajcie, zostawcie właśnie w tym momencie łapeczkę w górę, suba na kanale, dzwoneczek. Tutaj mamy przycisk subskrybuj, Marzena, klikaj. Tutaj jest dzwoneczek. No i łapeczki w górę zostawiam dla was. Napiszcie w komentarzu Marzena i ja będę przypinał każdemu serduszko. No i co, widzimy się w drodze do sklepu, także pozdro. Bo dzięki temu możesz wygrać 1000 V-Bucksów. No i oczywiście komentarzyk: haju, Marzenka, chciałbym wygrać 1000 V-Bucksów. Każdy komentarz jest nagradzony serduszkiem. Przy następnym odcinku będą wyniki właśnie z tego odcinka na V-Bucksy, także oglądajcie cały odcinek do końca. A więc dobra, kolej już mamy kupione. Wracamy do domciu. Bodajże jest ile tych puszek? 24 puszki, więc klepiemy 24 fragi. Także będzie mocno. Dobra, jesteśmy już pod blokiem, zrobiliśmy szybkie zakupy, mamy puszki ze sobą, idziemy teraz robić fragi, widzimy się za chwilę. No, Marzenka ogólnie mówiła, że dzisiaj będzie miała szczytową formę i wykręci z 25 fragów, żeby musiał wszystkie naraz wypić, nie? Także oby tak nie było, oby Marzena miała mega, mega słaby dzień, bo jak dobrze wiemy, Marzenka jest pro playerką Fortnite'a i wszystkich robi jak bambików. Także my lecimy do domu i idziemy grać i widzimy się dopiero w Fortnite, także pozdro. Dobra, dobra, gdzie lecimy, na jaki samolot? Tylko na który, Marzenka, samolot lecimy? Szybkie info. Najdalej? Nie, najdalej na... ja bym proponował na polecieć... Na zamek, dobra, lecimy na zamek. No i słuchajcie, ogarnęli. Ludzie, Marzenka! Mamy całą zgrzewkę Coca-Coli w domu, a Marzenka do mnie... Jak wygramy, to ja też mam jedną, żeby nie było, że sam Damian cierpi. No właśnie, i Marzena do mnie mówi: ty, Damian, wyskakuj. Jak wygramy gierkę, to ja sobie wypiję jedną. Ale ty masz w sumie gorzej, bo ty co kila musisz pić. No i jedną za wygraną gierkę dodatkową. No i Marzena do mnie powiedziała, że w ogóle... co to Damian dla ciebie wypić? Kole, przecież ty pijesz tyle tej coli. Wszyscy wiedzą, że ty lubisz kole i ty pijesz ją po prostu nałogowo, więc... Lecą chłopy, przygotuj się, ale wiesz, wypić łyka czy dwa łyki, to git. Tutaj jest Porsche. Jest, gościa mam. 30, biało ma Marzena. Biało gościu ma. U mnie ma biało. Nie wiem, gdzie jest jego duo partner. Ale u mnie ma biało. Dostał. Gdzieś jest jego duo. Leży. Dobra, pauza. Szukać ziomeczka, bo gdzieś... Dawaj tutaj... szybko, Marzena, pauza. Wale. Aha, dobra, no to wal. Pilnuj mnie. O, moja broń. To jest fajna. I zaraz nas ktoś kilnie. Czekajcie, przyczajony tygrys, ochroniarz. Dobre. Dobre. Kozak. Typy. Przed nami. I po prawej, uważaj, na blisko ciebie jest. Dobra, leżą. Kolejni są, szybko, uważaj na... Dwie naraz, nie dam rady dwóch naraz, bez kitu. Damiano, uważaj, bo typeczki idą! Czekaj, Marzena, jeszcze jedno muszę wypić, schowaj się! No przecież ciebie przegramy! Schowaj się!
Może no, ja już nie daję rady. Nie wytrzymujesz tempa? Nie, nie dam rady, Marzena. Uważaj! Prawa strona! Kurde, to zbugowało mi się! Ty, no, ile ich tam jest? Jeden babka w spódniczce. Dwóch. Babka w spódniczce jest od mojej strony, jak coś na ziemi. Tamten się wspina hagiem. Kurczę, no nie mogłam wejść na schody, nie... Klawiatura jest bez sensu, Damian, musimy nową klawiaturę kupić, bo się popsuła. Czekaj, ja idę, weźmiesz moją kartę tylko. Jednego powaliłem. Ale to za chwilę się napijesz, na razie nie ma na to czasu. Zszedł na dół, zszedł na dół. Leży, chodź do mnie, chodź do mnie. Idę, biegnę. Czekaj. Idzie. Biało ma. Maszynka, dawaj, no, razem. Apteczka, leczy się. Ile? Sekunda już, idę. Zaturtlował się, chodź. Musisz strzelać do niego. Ja jedną puszkę mam do wypicia. Gdzie on jest? Tutaj, u mnie w boksie, strzelaj do niego. Ty mu nejdy dajesz? Tak. Ty go od boku, ja go od góry, Damian. Nie będzie w stanie dwóch ścian naraz podmieniać. Strzelaj do niego. Dostał. Marzenka, on jest za biało. Dawaj, rób coś. Leży! Brawo. Dobra, uratowałeś mi życie, bo teraz muszę tylko jedną puszkę wypić. Strefa. O Jezu, ciężkie to było. Ja już nie daję rady. Ja nie chcę ci nic mówić, ale ty nie wypiłeś chyba za jednego typeczka. Wypiłem wszystkie puchy. Ile wypiłeś puszek? 4. A jest 5 kili. No nie, ale ty masz jednego, nie? Ja piję za nie, swoje. Nie, no przecież ty miałeś pić moje i swoje. No co ty? Nie, no mówiliśmy na początku filmiku, że jeden kill to się równa jedna puszka moja i twój. Jeden kill mój albo twój równa się jedna puszka nie, dla ciebie. Nie, no nie rób sobie jaj. No, nie, no jedno masz tylko wypić za moje zdrowie, no Damian. Nie no dam nie rady, Marzena! No weź, nie wygłupiaj się, Boże Święty, puszkę jednej nie wypijesz. Serio mam wypić? Tak. Ale serio? Tak. Było, że co fraga pijesz puszkę, więc pij. Najwyżej nie wyjdziesz z łazienki. Tutaj gdzieś gościu leżał. Tam jest, za po prawej stronie za boksem. Gdzie? Po prawej stronie, w prawo, w strefie jest, strefa go zaraz zmierzy. Gdzie? Po lewej stronie, tu, za tym boksem jest. O, jego duopartner chyba go podnosi. A, Marzena, ty to doradziłaś mi teraz nieźle. Co ci doradziłam? No przecież ci powiedziałam, że tam jest ten ziomek, co był na... Jak tam nikogo, Marzena, nie było, co ty mi gadasz? Był tam! Jak był, nie było! Jak ci mówiłam, że jest, to się czołgał tam, jak strefa szła, to on się czołgał tam i tam był boks mektanowy. Tak, miałaś rację, tam się wyłożył. Nie, no ten gościu, co się wyłożył, pijesz za niego puszkę, bo mogłeś ty go zabić, gdybyś nie udawał, że go nie widzisz. Myślisz, co ty gościa pokonałaś? A, no tak, no za mojego gościa jeszcze nie wypiłeś, no to tak. No tak, no nie wypiłeś za twojego gościa. No dobra. Raz, dwa, trzy. Zdrówko. Czaty, a wy zostawcie łapkę w górę za ten czas i wpiszcie w komentarzu pomysł na następny challenge i oczekuję publicznych przeprosin takich od serca. Nie dam rady wypić dwóch pod rząd. Dasz radę, no nie wygłupiaj się, ty nie dasz rady. Już nie będziesz pił coli? Czaty... Będę pił kole! Nie, bo ci nie będę! Marzenka, jako że nagrywamy odcinki challenge'owe, że robimy tylko jedną grę i jak ta gra wyjdzie, tak ją rzucamy. Także tutaj były... Sześć puszek wypiłem i powiem wam, dziękuję, naprawdę dziękuję, bardzo dziękuję, że nikt nas nie podjeżdżał, nikt nas nie atakował, że... Ale już nigdy więcej takiego challenge'u, jak nie dobiecie 1000 lajków, nie nagram. Nigdy więcej takiego challenge'u nie nagram, naprawdę.
Nigdy! To jest najgorszy challenge, jaki kiedykolwiek robiłem. Ojeju, jeszcze tak nieraz będziesz mówił. Dobra, widzowie, bardzo wam dziękujemy za oglądanie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Jeżeli dotrwałeś do końca odcinka, napisz w komentarzu Marzenka standardowo, ja ci przypnę serduszko. No i let's go!